wczoraj w roli prowadzącej, dziś w roli gościa. Cześć Marcelina, jak oceniasz wczorajsze swoje prowadzenie? Wiesz co, no ja bardzo dobrze się czułam. Uwielbiam w ogóle tutaj sopocką publiczność, to jest genialne. Byli fajni muzycy na naszej scenie. Ja bardzo dobrze się czułam z Maćkiem Rokiem, bo to jest też tak, że jak dobrze się czujesz i wiesz, że możesz sobie ufać w prowadzeniu, to jest fajne. To jest, daje duże poczucie takie właśnie bezpieczeństwa, że się słuchamy, że jesteśmy uważni na siebie, a to akurat właśnie przy takich koncertach na żywo jest super ważne, więc bardzo Ci dziękuję, Maciek, było świetnie, oczywiście Doda też i drugi Maciek również, kiedy mieliśmy fajne wspólne wejścia, też bardzo dobrze się czułam, bo między nami panowała taka fajna atmosfera i to też jest ważne, bo ja jestem dosyć empatyczna, zresztą jak wiesz, i też to na mnie wpływa, to jak jest za kulisami, później człowiek też tak się czuje, tak później też prowadzi, ja się czułam bardzo komfortowo i słyszałam, że było okej, okay. Nie wiem, dajcie znać, jak ktoś oglądał. Czyli zeszłaś ze sceny i pomyślałaś sobie, dobra robota. Tak, tak, bo wiesz jak jest czasami, nie? Jest różnie, człowiek nie jest z siebie zadowolony albo po prostu ma wrażenie, że okej, nie wiem, musi innych zapytać, a ja miałam wrażenie, że jest okej, zapytałam innych, jeszcze mi powiedzieli, że było super, więc no wiesz, to idealnie, cieszyć. Doda wczoraj się z Wami pojawiła na scenie. Jak Ci się podobało jej prowadzenie podczas wspólnych wejść? Jak było? Jak to oceniasz z boku? Bo masz trochę większe doświadczenie od niej w tej kategorii. Bardzo mi się podobało, jak zobaczyłam, bo wiesz, widziałam też próby, a na próbach to też jest inaczej. A później, jak zobaczyłam ją na żywo, to miałam wrażenie, że zaczęła się tym bawić. I to mnie tak cieszyło, że po prostu, bo z prowadzeniem tak jest, że może próba jakoś pójść, nie pójść, a później jak już jest ten live, to fajne jest to, jak Ty też cieszysz się tym i bawisz. I widziałam, że ona też to robiła, że miała interakcję z ludźmi i że dobrze się czuła, że zaczęła właśnie dobrze się czuć w tym. Nie wiem, jak Doda na to dzisiaj. Pisałam do niej wiadomości, miałyśmy kilka dzisiaj wymian i bardzo sobie dziękowałyśmy, więc fajnie. Dziękuję Ci jeszcze raz z tego miejsca tutaj, że mogłyśmy razem współprowadzić i że było fajnie między nami. Czyli jak dostaniesz kolejną propozycję w takim zestawie, w takim czworokącie, jak to się mówi? Tercecie? Czekaj, co to jest tercet? No tak, zazwyczaj to tercet to są cztery osoby? Nie, tercet, ani swoim drive. Dobra, nieważne, jak zaproszą te cztery osoby, to wchodzisz to w ciemno. Tak, no to mi się bardzo podobało, więc uważam, że tak, że to zagrało. Dajcie znać właśnie w komentarzach, bo wiecie, to też my mamy jakieś odczuwania, a później się okazuje, że publiczność różnie, chociaż mam wrażenie, że było okej. Okay. Jestem ciekawa właśnie waszej opinii. A kiedy, i twojej też. No ja ci już mówiłem poza kamerą, no że było wszystko w porządku. Mi się podobało, ja niedużo widziałem. Niedużo widziałem, bo wiesz, bo ja tutaj czekałem sobie na różne osoby. Moja droga, teraz chodźmy do takich kwestii może prywatnych. Jak tam z Maxem się układa? Jest z tobą? Bo go nie widziałem. No, akurat z względy rodziny prywatnym musiał wrócić do domu, bo ma taką przykrą sytuację. Tam bardzo bliska osoba zmarła, więc musiał wrócić. A tak miał być tutaj ze mną, miał mnie wspierać, miał ze mną być, podać kocyk, ciepłą herbatę, bo wiadomo, w nocy jest 5 stopni. No i żałował, że go nie może być, więc tak. No. Czyli teraz musisz stanąć na wysokości zadania i trochę go wesprzeć, podciągnąć do góry. Dokładnie, więc ja tutaj koncert i śmiech i chichy, ale tak naprawdę też jest jakaś tam zaduma wewnętrzna, no bo już jesteśmy, znaczy już czujemy się po prostu jakby rodziną. Ja jego rodziców też poznałam i są fantastyczni, więc... A dlaczego nie postanowiłaś dziś wrócić do niego? On wraca w poniedziałek, wiesz? Tutaj, do ciebie. Wraca w poniedziałek i później będzie... pogrzeb zaplanowany jest na później. I zamierzasz? No właśnie, wiesz co, mam program Farmę i mam nadzieję, że uda mi się jakoś to... Tak, no na dobra, pewno, miejmy nadzieję, że wiesz, że wszystko będzie dobrze. Dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dziękuję. Jesteście piękni, mili. A łatwo Ci się zakłada maskę? Mówisz, bo wiesz, bo musiałaś wczoraj założyć trochę maskę, nie? Bo miałaś tam... Prywacie to było kilka słabo. Dni już na to. To było tak, że byłam bardzo rozbiegana. Moje myśli były cały czas gdzie indziej, więc ja myślałam, wracałam, czytałam tekst, a później moje myśli były gdzie indziej. To nie był taki łatwy tydzień dla mnie. To się nie zdarzyło wczoraj, ale no kilka dni wcześniej i miałam tak, że nie wiedziałam, jak się trochę ze swoimi emocjami uporać. Więc to, jak wczorajsza atmosfera między nami prowadzącymi i tutaj w ogóle Polsatem była fajna, to bardzo dla mnie to dużo znaczy. Uwielbiam pracować z tymi ludźmi. W ogóle jestem bardzo wdzięczna za to, że tu jestem. Już porzućmy tę smutną sytuację, ale chodźmy do tego tematu tej maski. Jesteś w stanie błyskawicznie zmienić nastrój i pokazać po sobie, że nic się nie dzieje. Wiesz, już nie mówmy o tej smutnej sytuacji, tylko tak ogólnie, nie? Ogólnie. Ci powiem. Na próbach wczoraj bardzo się cieszyłam, że widziałam kabarety. Kabarety były grubaśne wczoraj, zresztą słyszałeś niektóre teksty. I powiem Ci moje miny, ja zazwyczaj jestem bardzo ekspresyjna, jeśli chodzi o twarz, zresztą też widzicie to nasz cały czas. U mnie to... głupie miałam miny, turbo głupie, więc cieszyłam się, że przetrawiłam te ich żarty i później na live już wiedziałam, z czego będą żartowali. Było to jakby więc ja nie do końca umiem założyć maskę, nie jestem aktorką, jestem osobą, która jest bardzo empatyczna i taka żyćko, jak to się mówi, czyli
dzieje się tu i teraz i moje, wiesz, emocje widać, jak ja mówię, że coś tam przekładamy, coś robimy, to widzisz, ja czasami prowadzę i stoję tak, no, że powinna być cały czas posądowa, ale jestem sobą, jest ta maska u mnie. Nie. Mam dla ciebie zadanie, do asertywności, zakończ wywiad. Kończę, dziękuję, do widzenia. Dziękujemy.